O, spójrzcie na nich. Ej, naprawdę potraficie tańczyć. Pięknie. Och, w porządku, tylko uważaj. Nic nie zepsuje tej cudownej nocy. O nie, przepraszam. Wszystko okej? Boli, ale okej, luzik. Dobra, czas na wielki finał tego tańca. Lana, sukienka! Kevin, jak mogłeś? Ktoś tu chyba wróci do domu sam. Co robić? Podarł mi sukienkę. Gdybym tylko miała igłę i nitkę. Ła, jak ty tu zmieściłaś ukulele? Szukałam go wszędzie. Od kogo masz tę torbę bez dna? Chcemy namiary. O, to się nada. Może i to dziwne, ale zszywacz naprawdę pomoże. Zaczynamy te czary. Obróć materiał na drugą stronę i zepnij zszywkami na całej długości. Najlepiej wzdłuż szwu, nawet tam, gdzie siedzi rozpruło, żeby nie było widać różnicy. Całkiem nieźle ci to wyszło, Lana. Gotowa na ostatni taniec tej nocy? Gdzie Lana? Co ona robi tak długo? Hej, Kevin, zatańczymy? Przepraszam, że zniszczyłem ci sukienkę. Luzik, teraz mi się nawet bardziej podoba. O, już nic im nie przeszkodzi. Wow, Lana, wyglądasz bardzo elegancko. Czekasz na koleżankę, co? Hej, tutaj! Fajnie cię widzieć. O, wzięłaś pieska, słodki. Uwielbiam go, a to jego ubranko jest boskie. No chodź tu. Dobry pies. O, kto jest taki słodki? No kto? Tak, ty. Kto jest najpiękniejszym pieskiem na świecie? No tak, ojoj. Lana, lepiej go odłóż na ziemię. Co to za zapach? O Boże, obsikał mnie! Obrzydliwe. Przepraszam cię najmocniej, on nigdy tak nie robi. Lepiej idź do łazienki to zmyć, zanim cię ktoś wyniucha. Fuj, jak mam to niby zmyć? Ale śmierdzi. Może wykorzystam jakoś ten szal? Jak szybko zrobić bluzkę z szalika? Zwiąż dwa końce razem w podwójny supel. Teraz obróć i przełóż przez otwór głowę. Użyj reszty materiału, aby zakryć bluzkę. I wyciągnij spod spodu włosy. Wow, ten szal zdecydowanie lepiej prezentuje się w tej wersji. To na czym skończyłyśmy? Jak ci się udało tak szybko to załatwić i gdzie dostanę taką bluzkę? Myślę, że mogę ci zdradzić mój mały sekret. Kiedyś. Na niektóre osoby podróż samochodem działa jak środek nasenny. I Emily jest jedną z nich. Jeśli też zdarza ci się przysnąć w aucie, wiesz co to bullshit. Chwila. Może przytrzymam głowę tym szalem? Rozwiń go, aby przykrył całą twarz. O kurczę, muszę zrobić zdjęcie i pokazać znajomym. Hashtag dama z szalikiem. Przynajmniej ciebie nie widać. Nic nie zepsuje śmieciowej uczty przy kąpie. Zanim jednak coś obejrzę, podam sobie do stołu. Frytki? Są. Burger? Jest. To zaczynamy. Jeszcze film? O tak, to jest to. Ale słone. Napiję się. Nie dosięgam. Chyba muszę wezwać posiłki. Amy! Chodź tu! Mam problem. Nie mogę dosięgnąć napoju, widzisz? To ma być problem? Pokażę ci fajną sztuczkę i po kłopocie. Wygodne, co? Teraz możesz oglądać i jeść bez wstawania z miejsca.
Lenistwo dobrze smakuje. Kiedy masz gorszy dzień, nie ma nic lepszego niż zapychanie się frytkami i soczystym burgerem. Ale pycha. Okej, wystarczy. Ups! Zaraz pęknę z przejedzenia. Nikt chyba nie zauważy, jak rozepnę guziki. Uff, od razu lepiej. Muszę się położyć. Obżeranie się nie jest takie spoko, bo teraz nie mieścisz się w spodnie. Kurczę, za 10 minut mam zajęcia, a nie mogę nałożyć tego dziadostwa. Ech, no dalej. Koniec z frytkami, definitywnie. Przynajmniej w tym tygodniu. Wszystkiego najlepszego, Olivia. Pachnie cudownie. Szkoda, że cukier zawsze wychodzi bokiem. Zielenina, baby. Na zdrowie. Prawie jak czekolada, która smakuje jak sałata. Moje najgorsze urodziny. Jak tam tort, dziewczyny? Okropny, co? Dieta wcale nie jest prosta. Stara gruszka? Ile to ma? Fu, od kiedy gruszki śmierdzą jak pachy? 26... 27... Ćwiczenia są do bani. Pączek? Czy ja śnię na jawie? Dokończ brzuszki, Olivia. Nagroda czeka. Pisanie SMS-ów to sztuka, a wyjaśnienie czegoś w ten sposób to nie lada wyczyn. A już najlepsze jest czekanie, aż koleżanka odpisze na twoją genialną wiadomość. Ach, kiedy to przeczytasz? Okej, Heli, widzę cię. Do świąt mam czekać na odpowiedź? Jest! Serio? Tak się rozpisałam, a ty jedno słowo? Dość tego! Oberwiesz za to lenistwo. Jadę jej powiedzieć, że tak się po prostu nie robi. Wow, ale Vicky się wściekła. Zaraz wybuchnie. Oto jestem. Otwieranie komuś drzwi też ci tak długo zajmuje? Vicky, co tam? Co tam? A to! Rozpisałam się jak głupia, a ty? Wiedziałam, żeby dodać emotkę. Nic nie może zepsuć spaceru. Auć! Chyba mam kamyka w bucie. Jak to się stało? Wow! Ale ich tam uzbierałam. Będziesz budować z tego skałę, Vicky? Dobra, to jest niedorzeczne. Jaki rozmiar nosisz? No wystarczy już. Następnym razem idę chodnikiem. Moja piosenka. Podkręćmy nieco głośność, co? Tak, Vicky, czujesz to. Jeju, co za dziwoląg. O nie, ale wstyd. Muszę w końcu przyciemnić tę szybę. Trzymanie się za dłonie z nieznajomym wcale nie jest romantyczne. Dobra, trochę krępujące. Udawaj, że robisz coś na telefonie. Ale sielanka. Ups, kapnęło ci na koszulkę, Heli. O nie, to nie lodzisz. Tak się kończy jedzenie na dworze. Z ptakami. Chyba zwymiotuję. Kolejny długi dzień w biurze, co, Amy? Ups, zapomniałam odkręcić. Tak, wpadka. Na co się gapisz? To było tak specjalnie. Po co tyle piłam? Teraz chce mi się siusiać. Oby nie było zajęte. Idealnie. Hej! Sorka. Trochę prywatności, dziwaczko. O, wybacz. Jejku, ale wstyd. Do tego ciągle chce mi się siusiać. Świetnie. Ups,
Jejku, przepraszam. Boziu, uderzyłam gościa w krocze.